Dzień dobry, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o narzędziach firmy Goldenberg. Muszę powiedzieć, że no, zawsze mi się ta firma kojarzy z narzędziami stolarskimi, no i to jest prawidłowe skojarzenie, ale ta firma robiła nie tylko narzędzia stolarskie. Już Państwu nieraz opowiadałem, że mój dziadek Stanisław Felkel prowadził sklep żelazny, czyli ten sklep z narzędziami. I tutaj możecie Państwo zobaczyć piękny katalog firmy Goldenberg, która. która no, mamy tutaj wspaniałą piecień. Stanisław Felkel, skład Żelaza Leszno Poznańskie także jest to dla mnie bardzo cenna książka, no trzeba przyznać, że jest to wspaniale tutaj zrobione proszę zwrócić uwagę jest to katalog na rok 1910 ale jednocześnie macie Państwo niepowtarzalną możliwość zobaczyć jak pięknie ten zakład wyglądał to nie jakaś malutka budka gdzie się coś robiło, tylko ogromna fabryka bo proszę sobie zobaczyć, że są trzy czy kominy, czyli naprawdę tych maszyn parowych, tych różnych urządzeń, musiało być tam sporo. Tak jak wspomniałem, te narzędzia najczęściej są stolarskie, ale no muszę powiedzieć, że żeby to rozpoznać, to warto mieć taką właśnie wiedzę. To są Sygnatury, które spotykamy na dłutach, na piłach, na żelazkach od hebli, czyli na tych rzeczach, które tną w heblach, I to, są, i, i to są po prostu bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Oczywiście ten katalog jest przebogaty, mamy tutaj przez pilniki, przez różne rodzaje, mamy tutaj gładziki takie dla szkiukatorów i dla tych, którzy cyzelują odlewy. No, jest tego naprawdę, naprawdę sporo. O Piękna jakby to powiedzieli w Galicji Krajziga albo cyrkularka ale w każdym razie jest to piękny piękne piękna piła. I proszę zwrócić uwagę przechodzimy do takiego działu który się nazywa duże piły i mamy tutaj taką piłę która ma numer 566 i ona spowodowała, że zrobiliśmy tę audycję. Niedawno od jednego z moich zaprzyjaźnionych szukarków kupiłem wspaniałą piłę ramową. Proszę zobaczyć, ogromna, prawie taka duża jak ja, jest ta piła ramowa, i to jest dokładnie ta piła z katalogu 566. Tutaj mamy pięknie napisane Goldenberg, wypalone jest na drewnie. Widać ten napis tutaj w tym miejscu, koło tego kołka naciągającego e, brzeszczot, a po drugiej stronie, myślę, że uda mi się tutaj pokazać to, proszę zwrócić uwagę, jest etykieta. Firmy Goldenberg. Mamy numer 566. Jest to dokładnie ta piła, którą tutaj opisuję w tym katalogu. Ona ma 1,40 40 m wysokości. Jest to naprawdę no, piła, która spowodowała, że postanowiłem nakręcić film o narzędziach Goldenberga. No, w każdym razie, pojedziemy tutaj kawałeczek sobie dalej. No, wiadomo, jak są te zęby w tych pile, to później je trzeba. Po, od, odpowiednim kątem poustawiać i tu jest dział, który bardzo, bardzo lubię, bo tu są tak zwane szrankowniki, czyli takie specjalne, specjalne szczypce, którymi ustawiamy kąt zębów. No i tak się składa, że nie tak dawno stałem się właśnie posiadaczem takiego bardzo, bardzo pięknego sygnowanego DRGM, ładnego właśnie szrankownika do piły jest to do bardzo precyzyjnego wyginania tych zębów, żeby ta piła dobrze nam tutaj ciała. Także to jest klasyczny szrankownik, a tutaj na tej ilustracji możemy zobaczyć takie, które akurat firma Goldenberg e, e, wykonywała. No, możemy jechać dalej, pokażemy tutaj o. Kolejne znowu są symbole pojawia się klucz pojawia się pszczoła pojawia się tutaj jakiś zwierzak to też różne typy narzędzi miały te no i tutaj właśnie mamy te dłuta i tak jak jeżdżę na giełdy staroci i widzę rzeźbiarzy ludzi zajmujących się zawodowo obróbką drewna to zawsze szukają tych dobrych właśnie dłut firmy Golden Bank. no tutaj Asortyment jest ogromny. Jest tego, jest tego bardzo, bardzo dużo. No tuż tu dochodzimy do działu siekier, toporów i ten podobnych rzeczy. No dział młotków również jest niezmiernie bogaty. No tutaj takie specjalistyczne narzędzia związane z obróbką rur ołowianych, z różnym cięciem skóry, z różnymi przelotkami, naprawdę jest tego tutaj sporo, znowu tutaj do obróbki drewna z grubszego i do też dla tych, którzy obrabiają kopyta w, 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 przy koniach, no mamy bardzo ładne cyrkle, a tutaj miałem założone, chciałem właśnie Państwu pokazać dziurkacze, czyli też takie szczypce, które mają różne wymienne końcówki, w, w zależności od potrzeby można było czy szewc, czy, 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 czy kaletnik, czy ktokolwiek, wycinał jakieś otwory w skórze. To bardzo, bardzo ciekawe są te narzędzia. No i tutaj mamy jakieś cyrkle, mamy znowu kolejne wiertła. No, jest, jest tego bardzo sporo. Tu już mamy frezy do obróbki drewna. Tu mamy kolejne jakieś żłobiki, różne szpachelki. Bo powiem tak, no, ja się tą historią starych narzędzi zawsze interesowałem. Proszę zobaczyć, to jest na przykład. Takie narzędzie, które jest do kielichowania rur ołowianych. Ono było w asortymencie sklepu mojego dziadka. Co prawda, to ten sklep w czasie wojny prowadził Niemiec, i tu jest na przykład inwentura z 1942 roku. I tutaj właśnie możemy zobaczyć oryginalne takie nigdy nieużywane narzędzie. No i te rzeczy troszeczkę jeszcze u mnie w magazynie pozostały, ponieważ no. To na przykład mamy piękne śruby do drewna w paczkach, po 100 sztuk jeszcze popakowane właśnie z asortymentu sklepu mojego dziadka, albo, albo takie zamkowe gwoździe do przybijania różnych okuć, które też znajdują się tutaj. I proszę zobaczyć, tu jest inwentura z 31 roku, inwentura z 38 roku, czyli w okresie, kiedy mój dziadek w tym sklepie urzędował. No, jeżeli chodzi o rzeczy związane ze stolarstwem, to już Państwu niejednokrotnie o różnych takich tam asortymentach opowiadałem, ale muszę powiedzieć, że moja kolekcja takich różnych rzeczy rośnie, bo tak, kiedyś wam pokazywałem taki katalog krzeseł. I foteli, czyli to, co już robił konkretnie stolarz, i tutaj mamy piękne, właśnie ilustracje pokazujące, pokazujące, jak to wszystko było pięknie. Kiedyś można było sobie zamówić, każdy model miał swój numer. To teraz właśnie stałem się posiadaczem bardzo ładnego katalogu pana Majszaka który w Poznaniu na ulicy Chlebowej. Proszę zobaczyć, również nie była to żadna malutka firma, bo zobaczcie, ile tu jest kominów. Jaka piękna reklama. I tu jest jeszcze tak fajnie pokazane, że tu jest pokazane, jak od ratusza w Poznaniu można dojść do tej fabryki, czyli jest jakby takie, jak mamy teraz w internecie. Sprawdzamy, jak gdzieś dojechać, jak dojść, to tutaj mamy taki skrót bardzo, bardzo stary. Tutaj też jest to bardzo ciekawe, ponieważ ten katalog należał do pana. Franciszka Szłapczyńskiego ze Święciechowy. No, i tutaj mamy też właśnie różne modele rzeczy, które, które można było w tej firmie kupić. No, jeżeli chodzi o stolarstwo, to jeszcze chciałbym pokazać taki piękny, właśnie plakat, który pozyskałem właśnie ze Święciechowy od pana tego stolarza, proszę zwrócić uwagę, takie coś sobie wisiało w stolarni albo wisiało sobie w sklepie meblowym i można było właśnie pięknie zobaczyć jak pan Antoni Tabaka w swarzędzu e, robił Piękne rzeczy. No, później to zostało upaństwowione i mamy swarzyńską fabrykę mebli. Ale w każdym razie jest to, jest to też bardzo ciekawy plakat. No, i żeby tak troszeczkę zamknąć temat, nie tak dawno pokazywałem takie dziwne urządzenie i mówiłem, że nie wiem do czego ono jest. I bardzo mnie to nurtowało, ponieważ wiedziałem, że gdzieś w katalogu to było i chciałem to znaleźć. No, i tak się okazało, że. Mam taki katalog e, z miasta Gerlitz, pana Kurta Szturma, który robił wszystko dla pszczelarzy. E, ten. E, ten... Katalog należy do zbioru po moim dziadku, ponieważ tutaj jest napisany pan Schubert i kto ogląda moje programy wie, że właśnie to był pan, który w czasie wojny zarządzał sklepem mojego dziadka i tu sobie przybił swoją pieczątkę. Tutaj oczywiście są różne urządzenia, które potrzebują pszczelarze, co to tam pszczelarz potrzebuje i tu proszę sobie zobaczyć, jest specjalistyczne urządzenie do robienia dziurek w ramkach pszczelarskich, gdzie później się zbiera miód, i właśnie jest to tutaj urządzenie. Jest tutaj dokładnie pokazane, do czego służy. Możemy nawet zobaczyć, ile kosztuje drut, który później jest wykorzystany do wiązania tych ramek. A to jest po prostu takie dźwigniowe urządzenie, że jak się tą dźwignią tutaj powiedzmy zrobi to wychodzi taka iglica robi w drewnie dziurkę i później tymi dziurkami można powiązać poszczególne elementy takiej ramki i pszczelarz ma kolejną ramkę do swojego ula także Muszę przyznać, że jak obcuję z tymi pięknymi katalogami, to zazdroszczę ludziom, którzy, których praca polega na obrabianiu drewna, bo raz, że mają piękne narzędzia, ale jednocześnie drewno jest bardzo wdzięcznym materiałem do obróbki. Dziękuję.